Światowej. Wydarzenie, podczas którego podziwiać można było umundurowanie i sprzęt wojskowy, zjeść grochówkę, posłuchać muzyki na żywo oraz zobaczyć palące się ptaki Hasiora, odbyło się w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich. Wydarzenie przyciągnęło dziesiątki koszalinian w różnym wieku. Starsi wspominali lata po wojnie i walkę o wolność, w którą zaangażowani byli ich najbliżsi. Młodsi z zainteresowaniem oglądali militaria. Ja mam 70 lat, to wiem prawie wszystko, co kiedyś było. I mój ojciec walczył w partyzance, w Belgii akurat był. Tam w partyzance walczył, później wrócił do Polski już w nowych czasach. Także dużo wiem, co było. Fajnie, że grochówka są pojazdy i jest dużo atrakcji. Taka impreza to ma być upamiętnieniem może nie tylko tego samego jednego dnia zakończenia wojny, ale myślę, że powinna uzmysłowić ludziom, jaki to był straszny konflikt i być poświęcona pamięci osobom, które zginęły. Uczestnicy pikniku mogli obejrzeć wystawę przygotowaną przez Archiwum Państwowe, która ustawiona została w holu Politechniki Koszalińskiej. Na wystawie znajdują się bardzo ciekawe zdjęcia pewnych miejsc, które już nie istnieją, ale także budynków, które po prostu dzisiaj funkcjonują jako zupełnie inne miejsca, które koszalinianie jeszcze pamiętają. Zdjęcia, a także dokumenty, na przykład bardzo ciekawy protokół ze zmiany nazw ulic z niemieckich na polskie. Bardzo rzadkie archiwalia, które staramy się tutaj wyłuskać specjalnie z tego ogromu naszej dokumentacji na takie specjalne okazje. Punktem kulminacyjnym było odpalenie ptaków Hasiora połączone z inscenizacją historyczną. Przygotowaliśmy prezentację żołnierzy, którzy występowali na wszystkich frontach II wojny światowej, tam gdzie walczyli Polacy. Dlatego też możemy dzisiaj spotkać rekonstruktorów w mundurach od września 1939 roku do żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, jak i tych na wschodzie. Nie zapomnieliśmy także o tych, którzy tu w kraju zostali i w lasach i w miastach walczyli. Są emocje i muszę powiedzieć, że są emocje podwójne z racji okoliczności, no i w związku z tym, że w rzędzie stoi mój syn również. Jest taki czas, że tak powiem, związany z końcem wojny, z rocznicą, więc jak najbardziej, fajna uroczystość, fajnie zorganizowana. Wystawę okolicznościową Tak było Koszalin 1945, która pokazana została podczas pikniku patriotycznego, można od dziś do końca maja oglądać w holu głównym Archiwum Państwowego.